zgłębiamy temat montażu okien w ścianie łukowej. Zapraszam Was do obejrzenia relacji z montażu okien tarasowych na konsolach. Witam w kolejnym etapie mojej budowy. W tej chwili zakończyliśmy stan surowy. Powoli zamykamy budynek. Prowadzimy montaż stolarki okiennej. Za mną tutaj panowie montują okna tarasowe w ścianie łukowej. Stolarkę okienną przewidziałem tutaj dla mojego budynku w drewnianą. Są to profile ciepłe o grubości 92 mm z pakietami dwukomorowymi i szybowymi o izolacyjności 0,5. Także powinny zapewnić nam dobry komfort życia w naszym domu. Montaż tych okien tarasowych na konsolach jest nietypowy dla rozwiązania przyjętego dla pozostałej części budynku. Pozostałe okna montujemy w grubości muru tradycyjnie, oczywiście stosując wypełnienie szczelin montażowych pianką i oklejając taśmą odpowiednio paroszczelną od wnętrza budynku i wiatroizolacyjną od strony zewnętrznej. Natomiast tutaj w tej części łukowej musieliśmy zastosować montaż na konsolach. Wysunięcie okien na konsoli wynika z konieczności czy z chęci zredukowania grubości ocieplenia, które będzie widoczne w nadprożach. Gdybyśmy montowali te okna w grubości muru, wtedy w samym nadprożu tej izolacji mielibyśmy około 30 cm. Dzięki temu, że wysunęliśmy okna, które mają grubość 92 mm, mogliśmy zniwelować tą grubość izolacji i grubość samego nadproża widocznego tutaj nad oknem.